Przewodniczący Rady Miasta i Rady Powiatu, Szanowni Państwo Radni, wszyscy drodzy mieszkańcy i miasta Rzeszowa i powiatu. Bardzo serdecznie dziękuję za to niezwykle miłe przyjęcie. Przed chwilą rozmawialiśmy na temat sytuacji w Kleszewie i muszę powiedzieć, że rzadko mi się zdarza bywać w takich miejscach. Bezrobocie poniżej 5%, szpital świetnie funkcjonuje, generalnie wszyscy zadowoleni. Dobrze, że chociaż się skarżą, że nie ma tej obwodnicy, bo... Ale obiecałem, proszę Państwa, obiecałem, że będę na ten temat rozmawiał, z panem ministrem infrastruktury, z panem Andrzejem Adamczykiem, jak wygląda sytuacja rzeczywiście z tą Państwa obwodnicą, bo problem jest faktycznie poważny. Miałem dzisiaj możliwość przekonać się o tym osobiście, bo akurat jechałem do Państwa drogą numer 11 i widziałem, jak ogromny był na niej ruch samochodów ciężarowych.